Siema, witam ponownie w HeroSiege'u. Pogrindujemy sobie dzisiaj troszkę, żeby hajsik zarobić. Na razie stoję dalej na... No mam 3 200 000. To mam za mapkę Xpeak. Angelic itemy. No to może poleci coś fajnego, jakiś kluczyk może? Fajnie by było. Jakbym dropnął tak dwa kluczyki na tej mapie, to można powiedzieć, że byłbym w miarę zadowolony. Ale czy coś poleci, to zobaczymy. Ale jest 50% niby więcej. Więc no, teoretycznie powinno coś polecieć. Lipa jest trochę z tym teleportem. Potrzebuję castrate'a więcej. Tylko nie wiem, czym wbić sobie tego castrate'a. Bo mój tepek działa tak, że klikam. No i on giga wolno działa, nie? Przydałby się... Dałoby się trochę więcej tego castrate'a. Poleciał satanik, ale to jest tier A niestety. Nic kiepsko. O, jednak coś poleciało. Bo poleciał Bifrost Key. On chyba jest jakoś ponad 200 000 warty. Więc no szału nie ma. No ale zawsze na plus, nie? Lepiej mieć niż nie mieć. Także coś tam poleciało. Liczę, że Angelic Key poleci. No i wtedy będzie troszkę buścik golda. No i mamy level upik. 38 hero level wleciał. Także do 50 zostało jeszcze tylko 12 poziomów. Myślę, że no jest szansa, że się uda wbić. Jeszcze przed Last Epochem. Ewentualnie jeszcze później, nie? Jak pogram sobie w Last Epocha, zrudzi mi się trochę, no to będzie można wrócić do HeroSiege'a i sobie jeszcze trochę pogrindować. No bo ten sezon dopiero się rozpoczął, więc pewnie jeszcze ze 2 miesiące potrwa. O, jest rifcik, tylko pytanie jaki. Fajnie by było, jakby to był dungeon, no bo byłby to darmowy dungeon wtedy, ale niestety nie. Zwykły rifcik, ale tu bonusy z mapy działają. Także możemy sobie to zrobić. Jak znajdę jakiegoś towerka, to nie będę go robić, bo w towerku nie działają niestety bonusy z Satanic Zone'a. A tutaj no jednak jest te 50% na Angelic itemy, więc chciałbym coś dropnąć. Na razie jeszcze nic nie poleciało, więc troszkę unlucky. No ale mam nadzieję, że w końcu coś poleci. No i ogólnie gigalipam, bo dropnąłem tylko tego Bifrost Key'a. Ja zobaczę, po ile on chodzi. Ciekawości. Ostatnio chodził coś ponad 200 000. Bifrost Key. Aktualnie chodzi po 300, a może 300 chodził nawet? 309, wystawimy go. I z kluczy ja tu raczej żadnych takich droższych kluczy nie mam. Nie wiem zresztą, które są droższe. Bo wydaje mi się, że większość jest raczej po jakieś 20-30 000, o właśnie, 30 000. Co jeszcze mógłbym sprawdzić? Może to, Devilski. Chodzi po 70 000. Kurde, to może te droższe klucze bym posprzedawał. Battle Key. 30. Pytanie, od czego to zależy, ile te klucze chodzą. Nie mam zielonego pojęcia, ale jedne są po 70, a drugie po 30. Przecież to niezależnie chyba, jakiego dunga farmisz, to wszędzie można ulepszać sobie te glyfy. Nie mam pojęcia, jak to działa. A, czekajcie, bo ja kurde nie rozdałem levela, nie? Zapomniałem znowu. Rozdajmy sobie hero level. A, i tak jak widzę, uważał, nie miałem tego tutaj na środku wybranego, także już sobie wybrałem. Nie wiem, czy dobrze, ale chyba tak, bo przez to mam większy scaling na moim skillu. No i dzięki czemu mam większy damage, nie? Także dzięki za przypomnienie, bo giga... No po prostu nie wiem, jakoś zapomniałem o tym, wypadło mi to z głowy. Także ogarnięte i lecimy dalej. No jeszcze sporo hajsiwa do zebrania jest na tego czarma,
którego chcę kupić. No i oprócz tego czarma jeszcze drugiego ringa muszę kupić, nie? Drugiego Stormloopa. Więc około 15 milionów golda jeszcze potrzebuję. No i później co? Później przydałoby się... Dzisiaj już ostatni taki etap mojego girowania się. To będzie kupowanie itemów na maksymalnych rolkach. Czyli jak mam na przykład w broni 3 i 4 max, all skille i lightning skille, no to chcę mieć 3 i 5, nie? Ale już tutaj mam na przykład plus 1 do all skille i plus 6 do lightning skille, a mogłoby być 8. Ale to już nie wiem, czy mi starczy czasu, żeby się bawić w aż takie maksowanie. Zobaczymy, jak pójdą wormhole, jak daleko uda mi się wbić. Czy jakiś ranking uda się wbić? Wątpię. Bo jednak, żeby ranking wbić i żeby nikt mnie nie przebił, no to jednak musiałbym grać chyba z cały sezon. Ale zobaczymy. Może nie będzie tak źle. O, dropnął relik. Butterfly Knife, czyli dodatkowy attack speed. Ile ja już tego mam? 4 i to jest 8% attack speeda. Kurde, strasznie rzadko znajduję te... Te czarmy, które mam. Czarmy reliki. Jakieś kurde rzadkie one są. Nie wiem czemu, mam dopiero po 4, a widziałem, że goście już mają po 10 nawet. Nie wiem jak oni to robią. Może jest jakiś sposób na ogarnianie tych czarmów. Relików. Czarmów? Relików. Nie mam pojęcia. Kiedyś się je kraftowało. Ale teraz chyba już nie da się ich kraftować. Gdzie kraftowało się je? Albo kraftowało się, albo kupowało, już nie pamiętam. Ale teraz chyba się nie da tak. Jakiś kolejny satanik. Wall of the Legion. Co to jest? Shield. 6 soketów. A Candy Crusher to jest syf. Dobra, to rozwalamy to. Za rozwalanie tych relików też powinno coś być, nie? Jakaś nagroda, chociaż malutka. O, i mamy tutaj Eternal Battlefielda. Muszę kiedyś tam, kurde, w końcu pójść. Nie wiem, ile mam tych odłamków. Chciałbym zobaczyć. Ale to może pójdę, jak już będę miał tego relika, bo to mi zboostuje znowu trochę damage. I tam na tym reliku, kurde, nie pamiętam, plus 5 chyba lightning skilli będę miał. Więc to będzie też fajny buścik do damage'u. Tylko no, problem będzie, bo tam jest, z tego co pamiętam, chyba bossik. A mój build na bossy, no jest kiepski, nie? Jednak one target na tym buildzie nie jest najlepszy. Ale powiedziałbym, że jest giga słaby. Nie wiem, następny sezon będę musiał zagrać sobie może jakimś nekro. Czymś, czym się łatwo robi bossy. Jakimś buildem. Bo tym, co teraz gram, fajnie się farmi mobki. Ale jeżeli chodzi o bossy, to już jest niefajnie. No, jest jeszcze jeden battlefieldik. Akurat na ostatki, bo zaraz będzie się zmieniać mapa. I bonusy się będą zmieniać, więc zobaczymy. Może tutaj coś poleci. Ogólnie to mam jakieś giga pecha, bo jest 55% na te Angelica itemy, nie dropnąłem ani jednego. Kluczyka też nie dropnąłem. Także no... Unlucky. Po prostu unlucky. Nie pykło tym razem. Oj, widzicie, żebym nie padł. Szkoda expa. Już teraz ten level wolno się wbija. Tak wbić setkę, to trzeba naprawdę grubo pogrindować. O, poleciało coś. Ale to satanik tylko, nie? Nie ma miejsca, wyku. Mamy pyk. No i co? Jeszcze są chwilkę bonusy. Tego nie zbieram, bo to tier A. A nie ma miejsca. Musiałbym zrobić. Także jeszcze mam chyba z 2 minuty. O, poleciał jeszcze jakiś satanik. Tier S nawet. To wywalę. Wezmę. Jeszcze się bonusy nie skończyły. Ja chyba muszę wyjść z tej mapy, żeby się skończyły bonusy.
Dobra, no mapka sfarmiona, tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie dzisiejszego grindu. To coś tam poleciało, jakieś słabe sataniki. Jeden Bifrost Key. Runka XO. I pytanie, czy ona dzisiaj musiała chyba dzisiaj polecieć. Teraz zobaczymy, ile ona jest warta. XO. OK. 290k. Mamy 289. I tutaj jeszcze chyba coś będzie. Mal jest coś warty. Tak. 70. To mamy za 69. Umy. Umysł do allresów, więc mogą być warte. 119k. Dobra, ja nie potrzebuję, więc sobie to sprzedamy za 118. I tu jeszcze mam coś. Lem. Ale to chyba tanie jest, uwaga. A, 14k, to nawet nie ma sensu tego wystawiać. No i w zasadzie to by było chyba tyle. No coś tam mi by poleciało bez szału. Patrząc na to, że potrzebuję około 15 milionów, no to jakieś grosze wpadły. Jeżeli chodzi o czarmy, to też nic jakiegoś super drugiego nie wypadło. No i co? Tyle.